Witam ponownie Adrian Stankowski, to jest program Republika Dzienia w studiu telewizji Republika. Pan doktor Tomasz Herudziński, socjolog, szkoła główna gospodarstwa wiejskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, i dzień dobry państwu. Panie doktorze, wczoraj święto demokracji, wybory do Parlamentu Europejskiego, ale zamiast o samy, zanim o samych wyborach, to. O sondażowniach chciałbym o sondażownię pana doktora chciałem zapytać, bo wczoraj po raz kolejny mieliśmy do czynienia z takim dosyć kompromitującym błędem pracowni, która przeprowadza to badanie Exit pool. to nie jest, jak, znaczy to jest dosyć precyzyjne narzędzie. Na ogół dawało dosyć precyzyjne odczyty, to nie znaczy, że jeden do jednego później pokazane w wynikach wyborów, no ale mniej więcej te wyniki. Się zgadzały. Tymczasem po raz kolejny mamy do czynienia z błędem rzędu 5%. No to już jest rzecz, która musi rodzić pytania, dlaczego tak się dzieje? Faktycznie to jest poza granicami błędu statystycznego, przyjmowanego przy tego typu badaniach. I tutaj, oczywiście, najchętniej zapytałbym samych badaczy, bo to oni powinni się tłumaczyć. Natomiast mówiąc y, tak poważniej i nie wnikając w ewentualne spiskowe teorie, to należałoby zwrócić uwagę na dość duże różnice w, we frekwencji wyborczej. I tutaj prawdopodobnie y, tak myślę, y, będzie. Y, położony nacisk na to, żeby tłumaczyć tę rozbieżność czy te różnice. Tak, znaczy, frekwencja wyborcza ostatnio przy wyborach parlamentarnych, również przy wyborach samorządowych, wysoka. No tym razem okazała się być, powiedzmy, standardowa, bo nie, nie, nie można powiedzieć, że to była niska frekwencja. Natomiast zdecydowanie nie była to frekwencja rekordowa niektórzy, przewidywali, że będzie ona faktycznie na znacznie wyższym poziomie, nawet o 10 punktów procentowych. Zakładam zatem, że być może tutaj należałoby szukać takiej ad hoc, mówiąc na ten temat, przyczyny w różnicy tych pomiarów. Dobrze, przyjmuję takie wytłumaczenie, ale wobec tego to o, o tę frek frekwencję zapytam. Dlaczego wybory, których tematyka, których no, stawką były rzeczy wyjątkowo aktualne? Granica, migra pakt migracyjny, zielony ład, no, nie muszę przypominać, protestują rolnicy i nie tylko rolnicy w całej Europie, no jednak nie przyciągnęły zainteresowania wyborów. W Polsce do takiego większego zainteresowania. Znaczy, można na te y, tutaj wskaźniki patrzeć różnie. I z perspektywy powiedzmy, Europy faktycznie nasza frekwencja była niższa, ale z perspektywy niekoniecznie ostatnich lat, bo te faktycznie mówiłyby o tym, że teraz znowu osłabliśmy, to jednak były też i znacznie gorsze lata. Znaczy Polacy są w mniejszym stopniu zainteresowani wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wydaje się, że nadal postrzegamy tą instytucję jednak jako znacznie dalszą w takim społecznym odbiorze, w świadomości społecznej i mimo tego, że jest tam szereg rzeczy do Załatwienia, to wydaje się, stawiałbym taką tezę, że jednak Polacy no, czekaliby na jakąś zachętę, na większą zachętę, co do tego, aby, czy wielki, większy jakiś sposób przekonania ich, co no, do że tego, że ten nie głos. Nie wiążą ma post decyzji podejmowanych w, w Parlamencie Europejskim no, ze swoim własnym losem. Tylko że teraz ten związek jest dosyć. Oczywiście, no, Zielony Ład choćby taki przykład. Oczywiście można tak to postrzegać, natomiast wydaje mi się, że kluczową kwestią tutaj jest zwrócenie uwagi na to, że większość społeczeństwa ma właśnie tą perspektywę oddalenia. Ona nie wynika tylko z przekonania, że gdzieś, daleko stąd toczą się... Jakieś zagrywki polityczne, co do których nie mamy, na które nie mamy większego przełożenia i które być może nie ma bezpośredniego przełożenia na nas, ale właśnie zwróciłbym uwagę na to, że wydaje się w mniejszym stopniu. W za małym stopniu, jeśli chcielibyśmy, aby ta frekwencja była większa, konkretne partie polityczne zwracały się do swoich wyborców z takim właśnie oto przekazem, że są to wybory ważne, i wskazuje, z takim przekazem, który wskazywałby jednoznacznie, w którym miejscu ta waga występuje, gdzie ta ważność tych wyborów jest istotna. Bo jeśli weźmiemy sobie pod uwagę przekonanie większości Polaków, to raz, że sama procedura wyborcza jest bardzo zawiła to warto też podkreślić, że istnieje dość duża świadomość wśród tych, którzy zainteresowani są polityką, bo to też należy podkreślić, tego, że Parlament Europejski nie ma bezpośredniego przełożenia na to, co ostatecznie uzyskujemy jako produkt finalny. Także Parlament Europejski nie jest Komisją Europejską, że tutaj wpływ tej instytucji jest relatywnie nieduży. Panie profesorze, no to przejdźmy już do samych wyników do wyborów. Dwie główne partie, no prawie remis, tam 90% przewagi Koalicji Obywatelskiej, ale jednak ta przewaga się pojawiła po raz pierwszy od 10 lat. Symbolicznie, ale istotnie, tak bym określił to zwycięstwo Donalda Tuska. Wydaje się, że może ono mieć znaczenie w dłuższej perspektywie, chociaż do kolejnych wyborów mamy sporo czasu, to jednak to przełamanie złej pasji z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej może być znaczące, ponieważ jak wiemy ludzie głosują za tymi, którzy mają większe, większą szansę zwycięstwa. I tutaj ta nominalna wartość jest niewielka, ale symboliczny sukces znaczący, biorąc pod uwagę, że właściwie to pierwszy raz od 10 lat, kiedy to ugrupowanie pokonuje prawo i sprawiedliwość, mówiąc hasłowo. No tak, ale to od razu trzeba zauważyć, że ta, ta wygrana, choć bardzo minimalna, została okupiona. Konsumpcją swoich koalicjantów. Mówiąc krótko, wyniki trzeciej drogi i lewicy. No, tak się zastanawiam, czy jeszcze możemy mówić, że te ugrupowania istnieją? Czy to jest trzecia droga, czy już ostatnia droga? Spektakularny sukces i naprawdę bardzo ciężka porażka trzeciej drogi i ugrupowania, które i lewicy, które ugrupowań, które jednak stanowiły istotny element no, tej siły politycznej, która w tej chwili rządzi. Warto zastanowić się, jak będzie wyglądała dalsza strategia postępowania Donalda Tuska i tutaj oczywiście jest szereg znaków zapytania, to dopiero czas pokaże. Natomiast warto też podkreślić, że powiedzmy porażka PiSu związana jest z znacznym sukcesem no tego, co hasłowo rzecz ujmując jest po prawej stronie odpisu. Czyli mam na myśli Konfederację, i tutaj no, ten wzrost jest na tyle znaczący, że chyba jednoznacznie należałoby powiedzieć, że tutaj faktycznie w kategoriach Wagi zwycięstwa y, mamy to ugrupowanie, które odniosło największy sukces. A, b, b, pan doktor widzi taką możliwość przepływania elektoratu od Prawa i Sprawiedliwości do Konfederacji, czy raczej, no bo Prawa i Sprawiedliwość utrzymało swój stan posiadania, a nawet lekko zwiększyło z, z ostatnich dwóch e, elekcji, z kolei znacznie spadła trzecia droga i tam mamy sporo takich no to jest zawsze dowód anegdotyczny czyli żaden dowód w sensie naukowym ale jest sporo ludzi którzy mówią że tak głosowałem na trzecią drogę a teraz głosuję na tu należałoby się przyjrzeć owym przepływom. Ta analiza jeszcze jest, powiedzmy, przed nami. Wydaje się, że w jakimś stopniu tak, natomiast w jakim, to odpowiedź dopiero po wnikliwszej analizie danych. To nie są kwestie jakiejś tajemnicy, zarówno badania przed, jak i po wyborach. To są badania, które zawierają nie tylko informacje o tym, kto na kogo głosował, ale również tą informację, na kogo głosował wcześniej, czyli no, powinniśmy niebawem po dokładnym przeanalizowaniu mieć dokładne informacje, jak ta kwestia wygląda. Zdecydowanie na logikę rzecz biorąc wydaje się, że dużo większe prawdopodobieństwo jest takie właśnie, że ktoś powiedzmy z Polski czy z trzeciej drogi głosował na Platformę Obywatelską, a ktoś z powiedzmy PiSu głosował na Konfederację. Więc tutaj nie wykluczam takich przepływów, wręcz zakładam, że miały one miejsce. Natomiast na ile były istotne, to należałoby jeszcze zweryfikować konkretnymi danymi empirycznymi. Prawo i sprawiedliwość, czy szerzej mówiąc, zjednoczona prawica, taki, no, wy... Wynik trzydziestu kilku procent w Europie byłby uważany za ogromny sukces, tak się komentuje z wynik Marine Le Pen i Frontu Narodowego we Francji, czy wynik pani premier Georgi Meloni, słabszy niż wynik Prawa i Sprawiedliwości, ale tutaj mamy takiego pewnego rodzaju uczucie niedosytu związane no, z dramatyczną jakością rządów obecnej koalicji i na tym tle oczekiwano wyższego wyniku. Dlaczego to się nie spełniło, Pana zdaniem? Jakie błędy popełniła prawica? Po pierwsze, w takich wyborach jednak istotną rolę odgrywają zawsze partie, które można byłoby określić jako bardzo ideowo zaangażowane w kwestie. Unii Europejskiej, struktur Unii Europejskiej, a właściwie takie, które odpowiadają na kluczowe pytanie, za czy przeciw. I zdecydowanie w takim tandemie należałoby postawić z jednej strony koalicję obywatelską, która jednoznacznie jest prounijna i zgadza się właściwie z większością, przewidywanych się na wszystko, tak, tak. zmian, a z drugiej strony właśnie nie PiS, tylko Konfederacja, która wyraźnie jest partią no, sceptyczną względem większości. Bardziej pomysłów. wyrazista. Bardziej tak? wyrazista pod tym względem. I czy to byłby taki pierwszy czynnik, na który zwróciłbym uwagę? A drugi taki, może mniej nieco istotny, ale być może właśnie ważniejszy z perspektywy prawa i sprawiedliwości, wydaje się, że dość ospała kampania. To znaczy taka, która niezbyt wyraźnie mówiła swoim wyborcom, że należy pójść i niezbyt wyraźnie wyjaśniała, z jakich Jakiego powodu należy pójść na te wybory? Co zresztą, wróciłbym raz jeszcze do frekwencji, miało swoje odzwierciedlenie właśnie w tym wymiarze? Czy południe, wschód Polski, bastiony y, PiSu no w mniejszym stopniu zaangażowały się, mówiąc delikatnie, w, to, w te wybory y, niż prawdopodobnie PiS by tego sobie oczekiwał? Znowu jest, jeśli chodzi o wynik prawicy, problem z, z dotarciem do tak zwanego młodego elektoratu. Tamto dotarcie tylko 15%, tak jak zerknąłem na wyniki wczorajszych wyborów. No To jest powtórzenie, lekki wzrost o jeden punkt procentowy zaangażowania tej grupy wyborców. Jak pan, pan doktor, w czym pan doktor upatruje przyczyn takich? sytuacji. Generalnie upatrywałbym tutaj e, przyczyn w kulturze popularnej zdominowanej przez e... Lewicowo-liberalny sposób patrzenia na świat. Wiem, że to jest bardzo abstrakcyjne pojęcie, ale od tego się zaczyna. Młodzież. Ale to od razu wejdę wyborcy... w słowo, bo w 2015 roku 49% tych najmłodszych wyborców głosowało na prawicę, więc to, jest, to, to nie jest niewykonalne, pomimo tego nacisku kulturowego. to ja się zgadzam. Oczywiście, tak, tylko tutaj należałoby wymyślić jakiś sposób, Najlepiej taki, który chwyta młodzież, czyli mówiąc krótko, undergroundowy. Taki, który byłby czymś, powiedzmy, ciekawym dla młodzieży. I w ten sposób można byłoby w jakiś w jakimś wymiarze e, powiedzmy zawalczyć z tą dominującą jednak kulturą popularną, e, w tym wymiarze dominującą, że przekazującą właściwie jednostronnie bardzo zideologiz zideologizowaną, e, proliberalną i prolewicową e, doktrynę. Mm -hmm. e to, to samo się tyczy, to, to samo pytanie dotyczące innych grup społecznych, znaczy, czy prawica wykorzystuje, znaczy do, dobrze konstruuje taką maszynę polityczną, docierającą do różnych grup wyborców, bo też miałam takie wątpliwości, co do tego. Raczej źle, mówiąc krótko, to znaczy wydaje się, że tutaj jest reakcja wyborców na konkretne problemy społeczne, które ich dotykają. Sukcesem ugrupowań prawicowych, raczej teraz już myślę szeroko europejsko, a nie maszyny, strategii, czy właśnie chociażby działań takich długofalowych związanych z kulturą. Tutaj to, co widzimy, czyli taki powiedzmy prawicowy bunt, który nazywany jest przez stronę lewicowo-liberalną populizmem, to jest właśnie kwestia odciskania się konkretnych problemów na codziennym życiu mieszkańców. Różnych państw, a nie strategia polityczna, która zaowocowałaby jasnym, powiedzmy, przekazem co do tego, w jaki sposób działamy i gdzie jest nasz cel. Raczej jest to za każdym razem, ja przynajmniej tak to postrzegam, tu pozwalam sobie już na moją indywidualną opinię, taka doraźna odpowiedź na problemy społeczne, które spotykają stereotypowo rzecz ujmując y, klasę średnią, która nie jest w stanie już normalnie funkcjonować, gdzie te dokuczliwości, nowych pomysłów, nowych reform, nowych zmian są na tyle istotne, że po prostu ludzie zaczynają się buntować. To nie jest wynik przemyślanej strategii politycznej, tylko właśnie no, nadmiernego ucisku większych grup społecznych. Bardzo serdecznie dziękuję, no bo to rzeczywiście w, w Unii Europejskiej no wystarczy kupić napój gazowany, czy nawet nie gazowany, żeby z tą uciążliwością mieć do czynienia. Bardzo serdecznie dziękuję, pan Doktor Tomasz Herudziński, socjolog Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Kłaniam się, panie doktorze. Dziękuję bardzo. Państwa już za chwilę zapraszam na serwis informacyjny, po, po nim Łukasz Jankowski zaprosi na polityczny horyzont. Dziękuję Państwu za, dzisiaj, za uwagę w dniu dzisiejszym. Do zobaczenia jutro.